Mówiąc o Wszechświecie, musimy najpierw określić przedmiot naszych rozważań. Wszechświat jest to przestrzeń wraz ze znajdującą się w niej materią, która w jakikolwiek sposób może oddziaływać na nas albo my na nią w przeszłości, obecnie lub w przyszłości. Proszę zauważyć, że w tej definicji jest zawarte wszystko, co jest materialne i co poddaje się badaniom przyrodniczym nie tylko teraz, ale również i w przyszłości. Dopuszczamy sytuację, w której istnieją obszary Wszechświata niedostępne jeszcze w żaden sposób naszym badaniom. Mogą być one odległe o więcej niż liczba lat świetlnych odpowiadająca wiekowi Wszechświata, a mimo to włączamy już również i te obszary, i te materie do badań nad Wszechświatem. Jest to więc niezwykle szeroka definicja, obejmująca wszystko, jeszcze raz powtarzam, wszystko materialne, co podlega badaniom przyrodniczym. Zresztą w podobny sposób można przypuszczać, rozumieli i określali Wszechświat starożytni. Już wtedy ludzie zastanawiali się nad tym, skąd się wzięli, skąd się wzięło ich otoczenie, skąd się wziął świat, w którym żyją i jak on się może ewentualnie w przyszłości zmieniać. Koncepcje Wszechświata w starożytności były naturalnie dosyć naiwne. Jako Wszechświat rozumiano bezpośrednie otoczenie człowieka, włączając w to sferę niebieską, którą sobie wyobrażano jako płaską sferę, na której nierzadko umieszczano bohaterów, bogów i wyobrażenia na temat pochodzenia Wszechświata, ówczesnego Wszechświata, były też bardzo proste i wywodzące się z naturalnej intuicji ludzkiej. Po pierwsze, zakładano, że ten Wszechświat jest niewielki, to jest właśnie to otoczenie człowieka aż po najdalsze znane krańce świata, włącznie z płaską i niezbyt odległą sferą niebieską. Wyobrażano sobie wtedy, że Wszechświat musiał kiedyś powstać w akcie stworzenia i zwykle ten moment powstania Wszechświata umieszczano niezbyt daleko w przeszłości. I wreszcie też na podstawie prostych obserwacji wnioskowano, że ten Wszechświat jest niezmienny. Nie licząc zmian pór roku, nie licząc zmian takich właśnie cyklicznych bądź niewielkich, w krótkich skalach czasowych zakładano, że Wszechświat takim, jakim był, powstał i takim również będzie cały czas trwał. A zatem Wszechświat starożytny był niezmienny, nieduży i istniał od stosunkowo niedawna. Z jednej strony mieliśmy poglądy, które się wywodziły z dosyć naturalnego antropocentrycznego widzenia świata, gdzie człowiek był w centrum świata, wydawał się być nieruchomy, a cała reszta Wszechświata, zwłaszcza sfera niebieska, krążyły wokół człowieka, ciała niebieskie obserwowane na sferze niebieskiej krążyły wokół człowieka i wokół naszego świata. Z drugiej strony dokładniejsze badania i próby uzgodnienia tych wyobrażeń z obserwacjami mogły i doprowadziły w niektórych wypadkach do zupełnie innej koncepcji, w której Ziemia nie była środkiem Wszechświata. W szczególności chciałbym przedstawić te najbardziej charakterystyczne i zresztą najbardziej znane poglądy na temat struktury Wszechświata, czy też świata istniejące w starożytności. Jeśli chodzi o poglądy pierwszego z myślicieli, którego poglądy chciałbym przedstawić, mianowicie Arystotelesa. Otóż Arystoteles twierdził w sposób następujący, czytam to w oryginale z tą nieco archaiczną polszczyzną, która jest używana w książce. W pośrodku mieści się nieruchoma kula ziemska, z nią spółśrodkowo ograniczony jest świat cały rozległą powłoką kulistą, dźwigającą nieruchome gwiazdy stałe. Poza tą granicą włada siła poruszająca, dająca popęd zarówno dobowemu obrotowi sfery gwiaździstej, jak i całemu objętemu przez nią układowi powłok kulistych, roztaczających się podobnie współśrodkowo z Ziemią i dźwigających kolejno 7 gwiazd błędnych, łącznie ze Słońcem i Księżycem, począwszy od Saturna, najdalszego z nich, aż do najbliższego Ziemi Księżyca. Nie warto może całości czytać. Jak Państwo widzą, jest to typowy układ, w którym Ziemia znajduje się w środku, a zatem jest to układ geocentryczny. Wokół Ziemi krąży Księżyc, Słońce, planety i gwiazdy. Drugi pogląd, wyrażany praktycznie równocześnie, to znaczy w podobnym okresie czasu żył drugi z tych myślicieli, mianowicie Arystarch,
Arystarch Samos, w szczególności na podstawie dawniejszych i nowszych pomiarów na niebie, wniósł, że Słońce znacznie jest większe aniżeli Ziemia, a to nasunęło mu wielki pomysł wprawienia Ziemi w obieg dookoła Słońca, skoro poznał, że przez wprowadzenie tego ruchu dawało się znacznie uprościć tłumaczenie biegu innych planet. Posunął się nawet dalej jeszcze, oświadczył bowiem, że wielka droga Ziemi dookoła Słońca i odpowiednie drogi innych planet są jeszcze znikomo drobne w porównaniu z odległością gwiazd stałych, a dla tej przyczyny obieg Ziemi dookoła Słońca zdradza się tylko w ruchach planet, ale nie ujawnia się zmianami rocznymi widoku nieba gwiaździstego. Jak Państwo widzą, jest to pogląd taki właściwie, jaki potem wprowadził Kopernik. Typowy układ heliocentryczny. Można się zastanawiać, jak to możliwe, że w tym samym okresie czasu istniały takie, a zresztą też i wiele innych poglądów, które były w sposób oczywisty sprzeczne i tylko jeden z nich mógł być prawdziwy. Dlaczego to nikomu nie przeszkadzało, że głoszone były przez wybitne umysły i przekazywane tak sprzeczne poglądy? Na to pytanie można odpowiedzieć tylko w ten sposób. Wtedy w starożytności, i zresztą również niestety przez długie wieki po niej, nie istniał sposób weryfikacji hipotez naukowych. Spekulacja, rozumowanie było uważane wtedy za równorzędną badaniom empirycznym metodę dochodzenia do prawdy. I to oczywiście powodowało, że gdy jeden z naukowców posługiwał się, z uczonych ówczesnych, filozofów raczej mówimy, posługiwał się wiedzą empiryczną i na podstawie wiedzy empirycznej wywodził pewną hipotezę, drugi dochodził do jakiejś konkluzji na podstawie rozumowania i wcale nie uważali oni obydwaj, że jedna z tych metod jest bardziej przekonywująca czy też bardziej prawdziwa. Jako przykład takiego rozumowania, które może nawet czasem doprowadzić do poprawnych wniosków, mimo zupełnie fałszywych założeń, możemy przytoczyć znaną opinię Pitagorasa, który żył jeszcze przed Arystotelesem i przed Arystarchem i który twierdził, że Ziemia jest kulista. Otóż on twierdził to na podstawie następującego rozumowania. Ziemię stworzył Bóg. Bóg jest istotą doskonałą, a zatem Bóg jako istota doskonała może tworzyć wyłącznie rzeczy doskonałe. Najdoskonalszą z brył geometrycznych jest kula, a zatem, ponieważ Bóg stworzył Ziemię, Ziemia musi być kulista. Więc jak widzimy, wniosek był poprawny, ale rozumowanie oczywiście miało fałszywe przesłanki. Więc wtedy istniały właśnie tak bardzo różne poglądy i to trzeba było zaakceptować jako pewien fakt. Wtedy, jak wspomniałem, po prostu nie było podstawowej zasady, którą w tej chwili uważamy za oczywistą i już ją od dawna zaakceptowaliśmy, mianowicie weryfikacji empirycznej hipotezy naukowej. Każda hipoteza dopiero wtedy może być uznana za poprawną, jeżeli jest potwierdzona przez obserwację, jest potwierdzona empirycznie. W starożytności brak tego wymogu powodował, że mogły istnieć po pierwsze równocześnie bardzo sprzeczne poglądy, po drugie, oznaczało to znacznie powolniejszy rozwój nauki, dlatego że nie było naturalnego mechanizmu usuwającego błędne hipotezy. Zresztą zaowocowało to powstaniem kilku zupełnie fałszywych nauk, które zeszły po prostu na manowce. Przykładem jest astrologia, która położyła swoje duże zasługi dla nauki przez to, że astrologowie przez całe stulecia, a nawet tysiąclecia prowadzili bardzo starannie obserwacje nieba, położeń ciał niebieskich, również gwiazd. I ten materiał jest oczywiście bardzo wartościowy i bezcenny. Ale ponieważ nie było właśnie mechanizmu eliminowania błędnych hipotez, wielokrotnie astrologia oparła się o pewne błędne założenia, wywodząc stąd potem błędne wnioski. No i w efekcie zeszła na manowce. Wiemy o tym, że astrologia wprowadza różnego rodzaju nieuzasadnione przesłanki, nieudowodnione, niepoparte żadnym doświadczeniem. Innym przykładem takiej pseudonauki jest alchemia, która również dla rozwoju fizyki i chemii położyła spore zasługi, ale ponieważ nie podlegała tej surowej metodzie naukowej weryfikacji hipotez i odrzucania fałszywych, też zeszła na manowce. Później w wiekach średnich zwyciężył pogląd fałszywy,
Pogląd, który został spopularyzowany przez Ptolemeusza, znamy go właśnie pod nazwą ptolemejskiego układu, czy też geocentrycznego układu świata. Było to spowodowane może głównie tym, że Ptolemeusz napisał swoje słynne dzieło Almagest, które zostało potem przetłumaczone na język arabski i ono właśnie przetrwało później przez zawieruchy dziejów, nie zostało zniszczone, spalone. Wiemy o niektórych dziełach starożytnych, których nie znamy, bo zostały zniszczone. Almagest przetrwał i stał się podstawą znajomości budowy wszechświata, podstawą wiedzy o wszechświecie na następne wiele, wiele lat, wiele nawet setek lat. Dopiero Kopernik wprowadził rewolucję, czasami mówimy o rewolucji kopernikańskiej, przy czym musimy być tutaj świadomi tego, że Kopernik w gruncie rzeczy nie chciał burzyć porządku świata do końca. Właściwie jego heliocentryczna teoria była wprowadzona dlatego, że poprawiła się dokładność obserwacji, w szczególności położeń planet i przewidywań tych położeń w przyszłości. I metoda Ptolemeusza, bo w Almageście Ptolemeusz, budując swój model świata, również wskazał metody, sposoby obliczania i przewidywania położeń ciał w przyszłości. Okazało się, że ten model wszechświata i te metody zaczynają dawać coraz to większą sprzeczność z obserwacjami. I Kopernik zauważył, że jeżeli się przyjmie, że Ziemia krąży wokół Słońca wraz z innymi planetami, to przewidywania z tym związane dają znacznie lepszą zgodność z obserwacjami. Wobec tego uznał, że tak widocznie musi być. A zatem on bodaj jako pierwszy uznał prymat doświadczenia, prymat badań empirycznych nad spekulacjami i stąd doszedł do wniosku, że wszechświat jest taki, jaki jest, hipoteza dotycząca budowy świata jest poprawna, dlatego że jest zgodna z obserwacjami. Dlatego mówimy o rewolucji kopernikańskiej w nauce, choć musimy sobie też zdać sprawę z tego, że za Kopernikiem nie od razu poszli inni. W gruncie rzeczy po Koperniku nadal jeszcze panowało przekonanie, które było oparte o dogmaty, o spekulacje, o błędne założenia. Nie zawsze i nie wszędzie prymat badań empirycznych był uznawany. Tak naprawdę dopiero prace Isaaca Newtona, a potem wiek oświecenia doprowadziły do tego, że uznano absolutny prymat obserwacji i zgodności z doświadczeniem za test poprawności hipotezy naukowej. Podsumowując to, co dotychczas powiedziałem, możemy powiedzieć, że w starożytności współistniały różne, czasem wzajemnie wykluczające się koncepcje wszechświata. Przykład Arystarcha i Arystotelesa był tu przywołany. Warunkiem słuszności danej hipotezy nie była weryfikacja empiryczna, równoprawna była metoda spekulatywna. Brak weryfikacji empirycznej sprzyjał zejściu ówczesnej nauki na manowce, co zaowocowało powstaniem na przykład astrologii, alchemii czy scholastyki. W średniowieczu utrwalił się w kręgu cywilizacji europejskiej geocentryczny układ świata, obalony ostatecznie przez Kopernika. Od końca XVII wieku prace Newtona i następców coraz powszechniej akceptowana jest empiryczna weryfikacja hipotez naukowych, co doprowadziło do powstania nowoczesnej metody naukowej, odrzucającej wszelkie dogmaty czy aprioryczne założenia i uznającej zgodność z danymi empirycznymi za decydujący test poprawności hipotezy czy teorii przyrodniczej. Jeżeli wrócimy teraz do koncepcji budowy wszechświata, to wiele się nadal nie zmieniło, gdy popatrzymy na cały ówczesny wszechświat, jak on był postrzegany przez uczonych. Wprawdzie teoria heliocentryczna niewątpliwie zwyciężyła. Wprawdzie Newton wprowadził porządek do wszechświata poprzez to, że zrozumieliśmy dzięki niemu oddziaływania grawitacyjne między ciałami niebieskimi, ale ciągle nadal wydawało się, że wszechświat jest stosunkowo niewielki, że wszechświat powstał niedawno i że wszechświat jest niezmienny. I taka właściwie sytuacja była prawie do końca XIX wieku. Wprawdzie w XIX wieku już badania paleontologiczne i geologiczne
uświadomiły nam, że Ziemia istnieje znacznie dłużej niż powiedzmy te kilka tysięcy lat, które były czasami podawane w różnych koncepcjach, w różnych religiach, czy jako odpowiedź na pytanie, kiedy powstał Wszechświat. Ale nie potrafiono ciągle wtedy jeszcze dokładniej datować odkryć paleontologicznych. Wiadomo było, że coś było w zamierzchłej przeszłości, wiadomo było, że są jakieś odkrywane szczątki zwierząt, które były bardzo dawno istniały. Były teorie Darwina już wtedy rozpowszechnione, wiadomo było, że jest ewolucja gatunków. Ba, wprowadzono już podstawowy podział naszego okresu geologicznego na ery, ale właściwie nie bardzo było wiadomo, ile lat temu żyły na Ziemi dinozaury, ile lat temu były inne zwierzęta, ile lat na przykład mają wybrane jakieś fragmenty skalne. W literaturze naukowej zwykle się mówiło o zamierzchłych czasach, czasem się mówiło nieśmiało o milionach lat. Tak więc pod koniec XIX wieku ciągle nasza wiedza o Wszechświecie jako o całości była niezwykle skąpa. Powołując się na książkę Wszechświat i Człowiek, pozwolę sobie zacytować Państwu jedyny fragment, jaki w tej książce znajduje się na temat całego Wszechświata. O początek i koniec wszechrzeczy nie troszczy się wiedza przyrodnicza. Wie dobrze, że nieumiarkowane takie dążności, jakby mamidła, uwodziły myśl naszą coraz głębiej w pustynię dogmatów jałowych. I nieco dalej jeszcze jest napisane, astronomia odważyła się na zastosowanie praktyczne swych teorii ruchu, jakkolwiek nic nie wie o pierwszych podnietach ruchów ciał niebieskich i jakkolwiek nie zna zgoła istoty tak zwanych sił, którymi tak pomyślnie operuje, a wprowadzonych dotąd w obrazach matematycznych jedynie. A zatem autorzy tej książki zniechęcają czytelnika do rozważań na temat pochodzenia Wszechświata, jego wielkości, jego ewentualnej ewolucji, bo jak twierdzą, po prostu nie wiemy nic i jakiekolwiek rozważania tego typu mogą nas tylko poprowadzić na manowce jałowych rozważań, czy też musimy wreszcie dotrzeć do jakichś dogmatów i na nich się oprzeć. Natomiast ruchy ciał, które są na podstawie teorii Newtona wprowadzone, one są pewnym narzędziem matematycznym, które nam pozwala przewidzieć na przykład przyszłe ruchy ciał, ale nie wiemy, skąd się te ruchy biorą, skąd się wzięła ta siła, co dało pierwszą przyczynę dla całego porządku Wszechświata. Widzimy więc, że niezwykle mało wiedzieliśmy na początku XX wieku. Później jednakże nastąpił niezwykle gwałtowny i burzliwy rozwój danych obserwacyjnych i również teoretycznych, które zmieniły w krótkim czasie nasz obraz Wszechświata. Po pierwsze, już w pierwszej ćwiartce XX wieku nauczyliśmy się dokładnie datować skały i odkrywane szczątki czy też kości dawnych zwierząt. Ta metoda datowania pokazała nam, że Ziemia istnieje co najmniej parę miliardów lat. Wtedy jeszcze były to na początku dosyć niedokładne informacje, ale już wtedy można było mówić o miliardach lat. Jeżeli Ziemia istnieje miliard czy kilka miliardów lat, w sposób oczywisty również i Wszechświat musiał równie długo istnieć. A zatem nagle rozszerzyła się nasz czas życia, czas istnienia naszego Wszechświata i to dramatycznie. Okazało się również z obserwacji nieba, że nasze otoczenie nie ogranicza się tylko do gwiazd, ale że wśród gwiazd są słabo, podówczas jeszcze przy ówczesnych instrumentach widoczne, mgiełki, które początkowo brano za blisko leżące międzygwiazdowe obłoki materii. Potem okazało się, że są to inne skupiska galaktyk, podobne do naszej galaktyki, w której my się znajdujemy i której wszystkie gwiazdy i do której należą wszystkie gwiazdy, które widzimy na naszym niebie, przynajmniej gołym okiem, i że są to bardzo odległe skupiska gwiazd podobne do naszej galaktyki. A zatem Wszechświat się nagle rozrósł. Okazało się, że jest bardzo duży, że jest znacznie przekraczający to, co dotychczas widzieliśmy. No i wreszcie, jak było z niezmiennością? Ciągle nie było powodu przypuszczać, że Wszechświat się zmienia. Ciągle
było podstawowe założenie oparte w końcu o wiedzę empiryczną, o nasze obserwacje, że wszechświat w swojej całej wielkiej skali jest niezmienny. Wtedy nastąpiły dwa przełomy w fizyce teoretycznej. W 1905 roku Albert Einstein ogłosił swoją szczególną teorię względności, a w 1916 ogłosił ogólną teorię względności. Otóż ogólna teoria względności to była teoria grawitacji, teoria wiążąca istnienie mas z geometrią czasoprzestrzeni, idealnie nadająca się do opisu całego wszechświata. I dlatego Einstein już w rok później, w roku 1917, podjął próbę zbudowania modelu wszechświata na podstawie równań ogólnej teorii względności. Ale okazało się, że niestety miał kłopot. Niestety nie potrafił sobie z tym na początku poradzić. To jest bardzo, bardzo oczywiste. On chciał znaleźć wszechświat niezmienny. Chciał znaleźć wszechświat statyczny, taki jak się wydawało, że istnieje. Wyobraźmy sobie teraz, że chcemy w przestrzeni rozpiąć wiele mas, rozmieścić w różnych odległościach wiele mas i spowodować, żeby one tam zawisły i nie zmieniały swojej odległości, swojego położenia. Oczywiście nie da się, wiemy o tym, no bo przecież wszystkie masy się przyciągają. Siły grawitacyjne będą zawsze dążyły do tego, żeby się te masy zaczęły do siebie zbliżać i nie ma żadnego czynnika, który by temu przeciwdziałał. I naturalnie, czy mówimy o takich naszych pojęciach wywodzących się z mechaniki newtonowskiej, czy mówimy o ogólnej teorii względności, konkluzja jest taka sama. Nie da się zbudować statycznego wszechświata, w którym by były zawieszone w przestrzeni masy i nie spadały na siebie. Einstein wyszedł z tego problemu w następujący sposób. Wprowadził zupełnie arbitralnie, dowolnie do swoich równań odpowiedni człon, odpowiadający sile odpychającej. Przy czym ta siła była dosyć osobliwa, dlatego że my takiej siły w naszych skalach nie obserwujemy, nie widzimy jej, więc wprowadził taką siłę, która jest zupełnie zaniedbywalna, niemierzalna w niewielkich skalach odległości, takich jak na Ziemi, nawet jak Ziemia-Słońce, czy nawet w odległościach międzygwiazdowych. Natomiast gra decydującą rolę w olbrzymich odległościach, które spotykamy we Wszechświecie, w odległościach między odległymi galaktykami. A zatem była to siła, której wartość była proporcjonalna do odległości między dwoma masami. Blisko leżące dwie masy odpychały się ze znikomą siłą. Te same dwie masy leżące w bardzo dużej odległości odpychały się z dużą siłą. No i to oczywiście przy odpowiednim doborze wartości tej siły pozwoliło mu uzyskać wszechświat statyczny. No bo siła grawitacyjna była zrównoważona siłą odpychania, wszechświat był statyczny. Taki właśnie model wszechświata Einstein ogłosił. Człon, który wprowadził w sposób arbitralny, został nazwany członem kosmologicznym, no bo on był potrzebny tylko do wyjaśnienia tego, że istnieje wszechświat i ten wszechświat jest statyczny. Wkrótce później okazało się, że Einstein był w bardzo głębokim błędzie, dlatego że wszechświat nie jest statyczny.